Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Dragon Age Początek. Znajdujemy się oczywiście przed tym Colgrimem, z którym walczyliśmy pod koniec ostatniego odcinka i no dosyć nas rozjebał, więc spróbuję się z nim dogadać tym razem. Stój! Dalej nie pójdziesz! To już słyszeliśmy, więc to przewinę. Dość tego! Powiesz mi, przybyłem po urnę. Teraz nawet Imperium Tewinter nie zdołałoby jej zgładzić. Nadal znajdują się w świątyni, ale po co nam prochy, skoro służymy... A, więc chcesz prochów? Być może istnieje sposób, który pozwoli ci odpłacić na... Być może dzięki łasce Andrasty. Jej Największy wróg stanie się jej najpotężniejszym wybrańcem. I w tym momencie nie będziemy go obrażać, a nic, tylko po prostu staramy się dojść do porozumienia. Pozwól, że się przedstawię. Jestem ojciec Colgrim. Przewodzę uczniom Andrasty. Prochy, których szukasz, spoczywają na szczycie tej góry. Pilnuje ich nieśmiertelny strażnik, który odrzuca prawdę o odrodzonej pani. Prochy nie pozwalają Andraście na pełne przyjęcie jej nowej postaci. Są pozostałością dawnego wcielenia. Tak długo jak istnieją, nie może przejść na kolejny etap swej egzystencji. Przejdę do części, w której ja pomagam tobie. Święta Andrasta pragnie, abyśmy odzyskali jej prochy. Ale jak dotąd zawsze powstrzymywał nas przed tym strażnik. Zadanie jest proste. Dam ci flakonik ze świętą krwią Andrasty, a ty wylejesz ją na prochy. Uwięziona w prochach magia będzie odczyniona, a nasza wspaniała pani uwolniona zostanie z kajdanów jej przeszłego życia. Nie wiem, czy podoba mi się pomysł, aby pomóc temu całemu Colgrimowi. Gdy wykonasz zadanie, otrzymasz miejsce wśród nas, jako czcigodny brat. Prochy są mi potrzebne do leczenia chorego człowieka. Do tego wystarczy odrobina. Reszta mocy zawartej w prochach musi wrócić do Andrasty. Jaką otrzymam wiedzę? W krwi uwięziona jest ogromna moc. Dzięki przewodnictwu Andrasty potrafimy ją okiełznać. Może należeć do ciebie w zamian za wykonanie prostego zadania. Musisz tylko opróżnić do urny flakonik z krwią. To wszystko, o co proszę. Okej. Nie chcę się z nim bić. On tutaj ma zbyt dobrze mu tutaj idzie w walce ze mną i ja mam dosyć małe szanse, więc muszę z nim współpracować. Weź to. Krew smoka. Wiesz, co trzeba zrobić. Jeżeli nam się powiedzie, Colgrim i jego ludzie będą twymi dłużnikami. Znajdziesz się w bardzo korzystnym położeniu. Kiepski pomysł. Pamiętasz, co się stało ostatnim razem, gdy miałeś wypić krew? Teraz będzie gorzej. Nic mi nie będzie, wiem, co robię. Założę się, że masz w zanadrzu coś niezwykłego. A teraz ubłagam świętą Andrastę, aby przepuściła cię do wewnętrznego sanktuarium. Okej. To aktualizowane zadanie. Kolegium przywódcy w Andrasty wierzy, że Wielki Smok jest reinkarnacją Andrasty, a urna świętych prochów umniejsza jej moc. Poprosił cię, byś wszedł do wewnętrznego sanktuarium w świątyni, gdzie spoczywa urna, i wylał do prochów fiolkę smoczej krwi, by pozwolić nowej Andraście odzyskać zawartą w nich moc. Cykam się, no ale... No walka z nim jest trochę zbyt przerąbana. Czy ja mam iść tutaj? Kurde. Napierdziela po oczach. Thank you.
Kurwa. To... Super. Tak to podsumuję. Nie wiem, czy to był dobry pomysł jednak, żeby... Wielki smok to nie żarty. Musimy być ostrożni. Bardzo ostrożni. Dzięki, że mi mówisz. Na pewno bym nie wpadł na to. Gdzie on w ogóle leży? A, tam jest. Nie wiem, to... Jakoś powoli na palcach czy coś. Nie budźmy go. Kultysta łupieżca. A niech pod trasem po mojej stronie, skoro się dogadałem z tym Kolgrimem, czy jak mu tam było. Nawet mały smok jest po mojej stronie. Siema. Jak w ogóle wygląda mapa tego miejsca? Mogę przejść gdzieś tam? Ej, mogę, ale to jest Bożona Świątynia, czyli w ogóle początek całej lokacji. To może nie do końca chcę tam iść, ale pójdziemy sobie tędy. Parę kufrów. Wyruszam. Aha, no dobra, może ty otworzysz. Metalowa tarcza. Runa. Oczywiście. Jakieś rękawice. No dobra, coś tam znaleźliśmy. No i okej, zobaczmy co się stanie jak pójdziemy naprzód. Nie wiem, nie chciałbym z nim walczyć, ale... Andrasto, proszę cię, powstrzymaj gniew! Oto sprowadzam ci wybrańca, który spadnie na twych wrogów niczym oczyszczający płomień, torując drogę dla twojej chwały! Teraz cię chyba zje. Andrasto, święta Andrasto, wychwalamy twe imię! Albo i nie. Rozmawiałem z umiłowaną Andrastą. Pozwoli ci przejść. Dobrze, Andrasta jest wspaniała. Jest smokiem, jest wspaniała. Wypełnij zadanie, a i ty będziesz mógł cieszyć się jej chwałą. Czekamy na twój triumfalny powrót. Idź, pokaż, że jesteś prawdziwym wybrańcem Andrasty. No problem, ziomuś. Jestem najlepszym graczem w tą grę, więc nie ma szans, żeby coś poszło źle. Sarkazm, jakby ktoś nie wyczuł. Wolę być pewny, żebyście wiedzieli. Próba. No dobra. Zobaczmy. Okej. Strażnik? Tutaj jest jakoś inaczej. Ta część wydaje się nieskalana, nietknięta. Nie wiem, o czym ty do mnie mówisz. Strzały Andrasty. Aha. Już mi się skończyło miejsce w ekwipunku. No dobra, ty to kto? Witaj, pielgrzymie. Kim jesteś? Jestem strażnikiem, obrońcą urny świętych prochów. Całe lata na to czekałem. Aż ktoś zabierze prochy? Nikt nie może tego zrobić. Tu jest ich miejsce.
Ochrona urny i przygotowanie drogi dla wiernych, którzy przybędą oddać cześć Andraście, jest moim obowiązkiem, moim życiem. Jestem tu już od wielu lat i pozostanę, dopóki nie wypełnię swego zadania, a Imperium nie upadnie i nie zniknie pod morskimi falami. Czy twoje zadanie kiedykolwiek będzie wykonane? Nie wiem i nie pytam. Smoczyca nie jest Andrastą, prawda? Nie. Nasza Andrasta odeszła i jest u boku Stwórcy. Nie wróci. Smok to potężne stworzenie. Musieli ją uznać za alternatywę dla nieobecnego Stwórcy oraz milczącej Andrasty. Ludzie prawdziwej wiary nie potrzebują pokazów mocy. Co wiesz o uczniach Andrasty? Kiedy wraz z braćmi przynieśliśmy Andrastę Stewinter do tego sanktuarium, złożyliśmy przysięgę, że zawsze będziemy czcić jej pamięć oraz ją chronić. Patrzyłem, jak kolejne pokolenia moich braci podejmują brzemię swych ojców. Robili tak przez całe wieki niezmiennie, z radością, wypełniając powierzone im zadanie. Ale teraz zgubili drogę. Zapomnieli o Andraście i o swojej obietnicy. A co z tobą, kim jesteś? Jestem ostatni z pierwszych uczniów. Przysięgałem bronić urny do końca swych dni, a żyję już bardzo długo. No, mogę żyć sprytu. Pierwszych uczniów znałeś Andrastę? A czy ktokolwiek tak naprawdę ją znał, nie licząc Stwórcy? Czasami spędzała całe tygodnie na medytacji, często bez jedzenia i wody. Jak to możliwe, że żyjesz od tak dawna? Złożyłem przysięgę przed Andrastą i przed Stwórcą. Moje życie związane jest z prochami. Będę istniał tak długo, dopóki one istnieją. Chciałem zobaczyć urnę. Przyszedłeś, aby oddać Andraście cześć. I tak będzie, jeśli okażesz się godny. Nie jestem pewien, czy jak mu powiem, że potrzebuję prochów, aby kogoś uleczyć, czy on na mnie się nie rzuci, bo to byłoby jednoznaczne z tym, że ja te prochy chcę zabrać. A więc muszę z tobą walczyć? To nie ja ocenię twoją wartość. Do tego służy próba. Jeśli okażesz się godny, ujrzysz urnę i będzie ci wolno zabrać ze sobą odrobinę prochów. Jeśli nie... Co to za próba? Próba pozwala oddzielić prawdziwych pielgrzymów od tych fałszywych. Przejdziesz 4 sprawdziany wiary. Przekonamy się, jak wygląda twoja dusza. Możesz mi powiedzieć coś więcej o tej próbie? Zrozumiesz, o co chodzi, gdy podejmiesz wyzwanie. Dobra. Zanim pójdziesz, muszę cię o coś zapytać. Widzę, że niełatwo było ci się tutaj dostać. Twoja przeszłość naznaczona jest cierpieniem, zarówno twoim, jak i innych.
porzuciłeś ojca i matkę, pozostawiając ich na łasce Rendona Hołu, wiedząc, że nie okaże im litości. Uważasz, że zawiodłeś swoich rodziców? Nie, musiałem pozwać przy życiu, żeby powiedzieć Fargusowi o zdradzie. A zatem nie żyjesz dawnymi błędami, ani swoimi, ani innych. Innym łatwo oceniać, co zrobiłeś, po fakcie. Ale to niczego nie zmienia. Można się zastanawiać, jakie jest przeznaczenie tego strażnika. Uważaj na zastawiane przez niego pułapki. Trudno czasem dostrzec, jak nasze czyny wpływają na wydarzenia, ale to nie oznacza, że pozostają bez wpływu. A co z tymi, którzy są z tobą? Alistair, rycerz i strażnik. Zastanawiasz się, czy sprawy potoczyłyby się inaczej, gdybyś był przy Duncanie na polu walki? Być może udałoby ci się osłonić go przed śmiertelnym ciosem. Zastanawiasz się, czy to nie ty powinieneś zginąć zamiast niego, prawda? Ja... tak. Gdyby to Duncan ocalał, a nie ja, wszystko byłoby lepiej. Gdybym tylko miał szansę, to może... Zadaj pytanie, strażniku. Jestem gotowa. Zawsze jesteś doradcą, służysz mądrym słowem. Nie zastanawiasz się czasem, czy nie powtarzasz tylko frazesów wypalonych dawno temu w twym umyśle. Być może jesteś tylko narzędziem szerzenia wiedzy o zakonie i kręgu. Czy w głoszone przez ciebie prawdy nie wbija się czasem igła zwątpienia? Podajesz stwierdzenia w formie pytań, choć znasz już odpowiedzi. Nie ma sensu nic ukrywać, prawda? Tak. Czasem miewam wątpliwości. Jedynie głupiec może być całkowicie pewny siebie. A ty, Morrigan, córko Flemeth, co... Odejdź, duchu. Nie będę bawić się w twoje gierki. Uszanuję twoje życzenie. Droga wolna. Powodzenia. Obyś znalazł to, czego szukasz. Aby dotrzeć do urny świętych prochów, musisz podać się próbie wiary, strażnicy nazywają ścieżką próby. Jeśli przeżyjesz, zostaniesz uznany za godnego. Ścieżka stoi przed tobą otworem. Nie powiem, żebym się nie cykał. Ale... no dobra. Próba wiary. Aż mnie trochę... No, może nawet nie trochę, dosyć ostro mnie ciekawi, o co będzie chodzić. Brona, Tan Shartan, generał, archont, uczeń. Aha. Zamknięte, no to tego się można było spodziewać. Nikt tego nie widział, ale znają to wszyscy. Lżejsze niż powietrze. Ostrzejsze od mnie. Pochodzi z niczego, ale powala najsilniejsze armie. O czym mówię? Nie usłyszałem dokładnie, powtórz. Nikt tego nie widział, ale znają to wszyscy. Lżejsze niż powietrze. Ostrzejsze od mnie. Pochodzi z niczego, ale powala najsilniejsze armie. O czym mówię? Hmm.
Zastanawiam się, że chyba chodzi mu o głód. Okej, tak mi się wydaje. Tak, głód był bronią użytą przeciwko nikczemnikom z Imperium Tewinter. Stwórca rozpalił słońce, które wypaliło ziemię. Plony nie wzeszły, armie nie mogły maszerować. Wtedy otworzył niebiosa i sprawił, że popłynęła woda, zmywając ich brud. Jestem Kater, uczeń Andrasty i dowódca jej armii. Widziałem to wszystko i wiem, że Stwórca się do nas uśmiechnął. Okej, okay. Chyba mamy jednego z głowy. Czyli, że trafiłem z głodem. Dobra, następny. Kości tego świata sięgają objęć nieba. Skąpane w bieli, niczym panna młoda witająca swego wybrańca. O czym mówię? Jezus, ziomuś, jeszcze raz. Czekaj, co mamy? Gwiazdy, góry, chmury, owce. Gwiazdy, góry, chmury, owce. Kości tego świata sięgają objęć nieba. Skąpane w bieli, niczym panna młoda witająca swego wybrańca. O czym mówię? Kąpanem w bieli. Czekaj, jeszcze początek raz mi powiedz. Kości tego świata sięgają objęć nieba. Skąpane w bieli, niczym panna młoda witająca swego wybrańca. O czym mówię? Do tego chyba pasują góry, bo skąpane w bieli, czyli wydaje mi się, że szczyt, które chmury niby przykrywają. No i też było na początku coś o jakieś wysoko... Dobra, spróbujmy góry. Tak, to ja zabrałem prochy Andrasty z Tewinteru i przeniosłem je w góry na wschodzie, gdzie będzie mogła po wsze czasy spoglądać w niebo swego Stwórcy. Nie mogliśmy znaleźć lepszego grobowca. Okej, jak na razie 2 na 2. Idzie mi całkiem nieźle, znając moje możliwości. Lady Vasilia. Oko za oko, ząb za ząb. Dług krwi musi zostać spłacony. O czym mówię? Oko za oko, ząb za ząb. Chyba o zemście, albo o morderstwie. No, oko za oko, ząb za ząb, to jest zemsta, tak? No bo... No, raczej chyba o zemście. Tak, mój mąż Hesarian wybrał dla Andrasty szybką śmierć. To ja go zmusiłam, by kazał ją stracić publicznie razem z jej dowódcami, aby wszyscy ujrzeli potęgę Imperium. Jestem sprawiedliwością. Jestem zemstą. Za przelaną krew można zapłacić tylko krwią. Okej, 3 na 3. Dobra. Save. Może to nieść najmniejszy skowronek, a najsilniejszy z ludzi nie udźwignie. O czym mówię? Może to nieść... Najmniejszy skowronek może to nieść naj...
To jest dosyć takie trochę... No nie wiem. O zarazie? Nie, nie o tym mówiłam. Fuck. No to było dosyć takie trochę... Zrobione. Czy to zawsze... No trudne to było, no co, nie wiedziałem o co chodzi. Słabość. Okej, mam tylko nadzieję, że to jest równoznaczne z tym. Z odpowiedzią na pytanie zabicie tego widma. Nie pozostawiasz mi wyboru. Jakby to zrobię sobie save'a w innym miejscu. 43. O dobra, no raz mi się nie udało. Echo z Krainy Cieni szepce o rzeczach, które dopiero się wydarzą. Dziwna siostra myśli mieszka w nocy, znika, gdy nadchodzi świt. O czym mówię? O niestrawności. Miłość księżyc sen. Echo z Krainy Cieni szepce o rzeczach, które dopiero się wydarzą. Dziwna siostra myśli mieszka w nocy. Nie, no to sen raczej. Gdy nadchodzi świt. O czym mówię? O snach. Chyba. Miałam sen, w którym moja córka spała na mej piersi. Sen ukazał jej życie, zdradę, która ją spotkała, śmierć. Jestem smutkiem i żalem. Jestem matką, która toczy rzewne łzy nad córką, której nie zdołała ocalić. Okej, zgadłem. Na razie tylko jeden fail. Ale to przy trochę dziwnej zagadce, tak trochę ciężko było odgadnąć o co chodzi, przynajmniej moim zdaniem. Ni gościem, ni złoczyńcą zwać mnie nie należy. Należy do tego miejsca, a ono do mnie należy. O czym mówię? Dom, obcowisko, śmierć. Dom, obcowisko, śmierć. Ni gościem, ni złoczyńcą zwać mnie nie należy. Należy do tego miejsca, a ono do mnie należy. O czym mówię? Według mnie albo śmierć, albo dom. Jeszcze raz? Ni gościem, ni złoczyńcą zwać mnie nie należy. Należy do tego miejsca, a ono do mnie należy. O czym mówię? Chyba śmierć, ale... Nie. Fuck. Nie o tym mówiłem. Ups. No dobra. Drugi fail. Weź mnie nie blokuj! Dobra, Morrigan... Słabość może? Kamień na pięść. Dobra. Mam nadzieję, że faktycznie chodzi tylko o to, że jak nie zgadnę, to wystarczy ich tylko pokonać.
Trucizna dla duszy, okrutny odpowiednik pasji. Wyrasta z miłości, aż ta zginie. O czym mówię? Jeszcze raz. Religia zazdrość dzieci kobieta. Trucizna dla duszy, okrutny odpowiednik pasji. Wyrasta z miłości, aż ta zginie. O czym mówię? O dzieciach? Nie wiem. Dosyć trudne. Ja bym dał dzieci. Nie, kurwa. Nie o tym mówiłem. No ale pasuje. Ziomuś, no nie bądź taki. Powiedz, że nie pasowało. Do dzieła. Nie możesz robić zagadek. Dla mnie pasowało. Dobra, może tak bardziej od tyłu. Au. No okej, przynajmniej mam doświadczenie. No i ostatni został. Władza złamanym mieczem i oddziela prawdziwych królów od tyranów. O czym mówię? Władza złamanym mieczem i oddziela prawdziwych królów od tyranów. O czym mówię? Władza złamanym mieczem. Prawdziwych królów od tyranów. Albo litość, albo królowa według mnie. Królowa? Tak. Nie, nie o tym. No to się pierdol, teraz zginiesz. He, dobra. Okej, zróbmy tak. Kamień na pięść. Teraz to. O mordę, ty, ja zaraz umrę. Znaczy, Morrigan. Czy mogę przejść dalej? Mogę. Czy próba trwa dalej? Nie wiem, ale tu będziemy kończyć odcinek, tak więc... No... Na początku szło mi dobrze, potem trochę gorzej, ale... No... Cóż... Trochę zgadłem, nie? No nie było aż tak źle. Więc dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.